Witajcie, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku recenzja piły stołowej firmy Macalister. Jest to piła stołowa 1500 W o nazwie technicznej MSTS 1500. Tarcza o średnicy 254 mm, grubość tarczy 2,8, średnica otworu 30 mm i w zestawie ta tarcza ma 40 zębów. Maksymalna prędkość tej tarczy może być 7000 obrotów na minutę. Podstawowy stół ma 4, 430 mm na 635. Do tego dochodzą dwie płyty boczne, i całość tworzy nam szerokość samego stołu na 730. Dodatkowo jeszcze dodaję, dostajemy tutaj taki mały element, taki dodatkowy stolik, z którego ja nie korzystam, ze względów takich, że mój dodatkowy stół do przycinania precyzyjnego. Ma prowadnice, które kolidują z tym stołem, bo w tamtym stole nie zostały wywiercone, może inaczej stworzone, rowki, te dodatkowe prowadnice, i po prostu nie można dalej przesunąć. Tak się prezentuje front naszej maszyny. I co my tutaj mamy? Mamy zestaw włącz-wyłącz powyżej. Mamy guzik resetowania, nie wiem, nie miałem okazji jeszcze z tego korzystać. Podejrzewam, że to jest jakiś przeciążeniowy, żeby później jakiś tam topik czy coś tam, jak nie wiem jak to się tam nazywa, wyresetować. I maszyna znowu będzie chodziła. Tutaj mamy korbkę, która nam opuszcza i podnosi całą tarczę wraz z silnikiem. I ta korbka jednocześnie służy do tego, żeby ustawić sobie kąt na pile. Tutaj mamy strzałkę, wskaźnik oraz skalę. Ja z tego nie korzystam ze względów oczywistych, bo to jest jakby nie było tylko naklejka. To nie jest nic grawerowanego i po prostu nie ufam. Jak chcę coś ustawić, zapinam sobie mój... E, Kątomierz konto, elektroniczny czy zwykły, kontomierz i w taki sposób sobie ustawiam zadany kąt. Tutaj tą wajchą luzujemy blokadę, i po zluzowaniu blokady piła nam, o widzicie, ona domyślnie nie jest pod kątem 90 stopni, ze względu na to, że silnik jest gdzieś tam niewyważony, jego środek ciężkości wypada gdzieś indziej. Ustawiamy sobie zadany kąt. I blokadą za pomocą tej rączki blokujemy sobie całe urządzenie pod zadanym kątem. Tutaj, tak na dobrą sprawę, to mogła być jakaś wbudowana zębatka, gdzie po wciśnięciu tego kółeczka z tą zębatką, tam jest listwa, kręcimy i jest troszkę bardziej precyzyjne i mniej upierdliwe ustawianie samego kąta. W tej części tutaj mamy odciąg. Powiem wam szczerze, że jak na taką maszynkę m, bardzo ładnie się spisuje ten odciąg i tutaj nie robi żadnych problemów, nawet dosyć duże kawałeczki potrafi sobie odessać. Przejdziemy teraz do samego blatu. Jak już na samym początku wspominałem, blat składa się z trzech części, ale to już mówiłem i teraz yy, Blad jest, nie jest odlewem, tylko blad jest zrobiony z blachy tłoczonej. I jednak jakby nie było ten blat do końca nie jest prosty i trzeba się naprawdę dużo napracować, żeby materiał, który chcemy sobie pociąć, żeby wyszedł nam super równo. Największą bolączką tej piły stołowej jest fakt, że ta osłona tutaj tarczy. Ona nie jest na równo z blatem. Ona jest poniżej. I teraz, jeżeli coś tnę. O. Widzicie? Postaram się to jak najbliżej pokazać, żeby było widać. Tutaj, jak widzicie, jest Szczelina to jest dobry, no, dobry milimetr będzie niżej względem. Tutaj, tego stołu. I teraz, co najciekawsze jest, że jak tnę, a jest króciutki element, to tak po pierwsze, te przetłoczenia, które tutaj są, które widzicie, one przeszkadzają, bo jeżeli mam coś cieniutkiego, to te. Ten element wpada mi do tych rowków i trochę mnie to denerwuje. Może ja się tu czepiam, ale denerwuje. I teraz przy cięciu zjeżdżam w dół i ten cały materiał również zjeżdża. Co przy cięciu jakimś bardziej precyzyjnym troszkę przeszkadza w samej pracy. Tarcza. Mamy tutaj na tej tarczy lekki luz, to jest luz, który powstał tak na dobrą sprawę już dosyć dawno temu, o ile, nie, o ile nie zaraz po zakupie, tak mi się coś kojarzy, że to chyba było nawet po zakupie, także podejrzewam, że to jest jakiś luz, który tak po prostu ta piła ma, no dobra. Co my jeszcze do tej piły dostajemy? Dostajemy do tej piły taką przykładnicę. I dostajemy do tej piły taką przykładnicę. Jak większość pił. Mamy jedną przykładnicę i ta przykładnica w ten sposób sobie jeździ. Podczas samego ustawiania, tutaj jest luz którego w zasadzie nie powinno już być przed zablokowaniem, żeby można było bardzo płynnie sobie wyregulować tutaj wymiar. I teraz dociskając z tej strony i blokując, tutaj powstaje nam taka lekka szczelina. Żeby to wyeliminować, należy zablokować w taki sposób, i tej szczeliny tutaj na samym końcu w tym momencie nie ma. Mankamentem tej przykładnicy, jak i wielu przykładnic w takich budżetowych piłach, jest to, że ona jest krótka, nie jest do końca, a szkoda, bo mogła być do końca i w tym momencie mielibyśmy dużo bardziej precyzyjne ustawianie tego wszystkiego i ma tendencję do odginania. O, tak się odgina. Ona jest dwustronna, bo skalę mamy również dwustronną, bo jest od zera w prawo do 28, a tutaj od zera w lewo do 32. Ale, żeby skorzystać z tej przykładnicy, w taki sposób należy tutaj w tym momencie te dwa motylki, które mamy, o, trzeba odkręcić przykładnicę obrócić, motylki przesunąć i z powrotem ją przykręcić. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o samą przykładnicę, no to e, tutaj na nią narzekam, bo jest na co narzekać. Musiałbym w sumie ogarnąć sobie jakąś swoją przykładnicę i zrobić samemu no i będzie na pewno dużo precyzyjniejsza niż ta, niż ta e, przykładnica fabryczna. Ale jakoś nie ma czasu. Przykładnica kątowa. Tak jest zbudowana. Kawałeczek giętej blachy. Tutaj sam konto, kątomierz jest plastikowy. Przykładnica sama aluminiowa. Wsuwamy do roweczka. I powinno nam to pracować. Okazuje się, że nie do końca. Od samiutkiego początku, od zakupu nie korzystałem z tej przykładnicy ani razu. Ze względu na to, że po pierwsze ma ona luz. To jest przykładnica, która jest przykręcona, a ona ma luz. Co już mi nie pasuje, bo podczas przesuwania rusza mi się to na boki. I boję się po prostu, żeby mi nie skantował materiał na samej tarczy. Drugim minusem tej przykładnicy jest to, że tak, na dobrą sprawę, powinienem przesunąć tą przykładnicę od samego początku do samego końca, albo przynajmniej do końca piły jednym palcem. A ja ją przesuwam do tego momentu, i ona się nam kantuje. O i tutaj jest problem, żeby ją dalej przepchnąć. Dlatego ja kompletnie nie korzystam z tej przykładnicy, dla mnie to jest nieporozumienie i e, trzeba będzie zrobić sobie też samemu. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć tak. Czy kupiłbym taką piłę jeszcze raz? Hmm. Ciężko mi teraz odpowiedzieć tak jednoznacznie. Może skupiłbym się na poszukaniu jednak czegoś troszkę lepszego, Choć, chociaż tak na dobrą sprawę ciężko jest za jakieś tam pieniądze kupić coś, za takie pieniądze, które dałem za Ciężko jest kupić w tych pieniądzach jakąś taką maszynę w dobrej klasie. Na to już trzeba naprawdę do, kupę kupę pieniędzy wywalić, żeby, żeby temat ogarnąć i żeby to wszystko było miało ręce i nogi. Widzieliście w wielu produkcjach tą moją piłę i ja z tej piły, no można powiedzieć, że jestem zadowolony, chociaż ta piła każe mi wykonywać dużo, dużo więcej czynności niż zazwyczaj przy dobrej pile, bo tutaj jest i więcej mierzenia, bo trzeba... W skalę, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi tutaj, którą Wam wcześniej pokazywałem, nie ufam tej skali. Nie ufam, bo ona oszukuje, bodajże, chyba o milimetr, jeżeli dobrze pamiętam. Po drugie, sam wziernik na skalę jest taki troszkę malutki. Ja bez okularów nie widzę za dobrze, więc muszę się wspomagać. A wiecie jak jest z okularami jak się tnie okulary są zaraz całe w pyle i w zasadzie jedne wielkie 4 litery widać a nie skalę dlatego wspomagam się liniałem nawet nie metrówką bo metrówka też ma swoje tam gdzieś mam tutaj taki metalowy liniał on jest bardzo stary którym się wspomagam i sobie mierzę i jak na razie jest jest ok. Co jeszcze? Ja Wam mogę powiedzieć tyle. Jeżeli zdecydujecie się na zakup, jeżeli się zdecydujecie na zakup tej piły, to od razu przy zakupie kupcie sobie jeszcze inną tarczę. Ja czasami korzystam z tej tarczy z McAllistera, ale ona nie jest za wspaniała. Jeżeli byście chcieli tą piłę wykorzystywać do cięcia płyt wiórowych, no, to ona Wam będzie wyrywała laminat z jednej strony na bank. To Wam powiem na dzień dobry. W tym momencie ja kupiłem sobie tarczę z firmy również Airbauer I w ilości zębów 80, 80 zębów na, na płytce wideo. I ona zresztą tutaj jest zamontowana teraz w pile. I ona mi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o robotę w płycie meblowej co teraz już rzadko kiedy, ale swego czasu jak potrzebowałem i miałem taki, taką potrzebę, zakupiłem, płytę tnie, może nie rewelacyjnie, ale poprawnie i można zrobić coś, żeby miało ten efekt. Co jeszcze? A właśnie, tutaj w kopercie mam taką, takie fajne urządzenie z trzema przewodami, i wyobraźcie sobie, że to jest soft start. Tak, bo ta piła nie ma soft startu, więc trzeba by było to też zamontować. Może mi się ogarn uda ogarnąć przed zimą i zamontuję. Zobaczę. Muszę znaleźć jakiś dobry poradnik, który pozwoli mi na zamontowanie akuratnie yy, do tej piły. Jeżeli ktoś z Was może wie, to zapraszam do komentowania, podeślijcie mi jakiegoś linka, hmm. najlepiej pod filmem I, yy. i bardzo dziękuję z góry. <laughs> Dobra, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania do, co do tej piły, bo podejrzewam, że nie wszystko Wam tutaj opowiedziałem, yy, pytajcie, jeżeli będę znał tylko odpowiedź, postaram się Wam na to odpowiedzieć. Także tutaj z mojej strony na, na dzień dzisiejszy to już jest wszystko. Yy, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Odwiedzin na Instagramie, jeżeli ktoś ma. Jeżeli ktoś ma Facebooka, również zapraszam. Dobra, to by było tyle. Koniec pitolenia i pozdrawiam. Do zobaczenia w następnej produkcji. Na razie.